Dzień dobry panowie. Witam serdecznie chłopaków z Małopolski, już wykąpani, przebrani, zadowoleni, bo nie często wygrywa drużyna z Małopolski, czy kadra wojewódzka z silną strefą, silną kadrą dolnośląskiego. Tym bardziej gratuluję. Zostałeś dzisiaj wybrany MVP. No i teraz, skoro masz MVP, przedstaw się, jakie kluby reprezentujesz, kto cię trenuje na co dzień. No i kilka słów o tym meczu, jak ci się grało przeciwko drużynie z Dolnego Śląska. Kto cię tam najbardziej bronił, z kim ci się najlepiej współpracowało na parkiecie z kolegów. No co, nazywam się Ignacy Łuczkowski. Gram w Koronie Kraków. Moimi trenerkami jest trenerka Kinga i trenerka Kasia. Z Dolnośląskim się grało dosyć ciężko, mają dosyć dobrze jakby skonstruowany atak, dobrze grają różne taktyki. Szczególnie ciężko mi się grało przeciwko numerze 8. Ciężko mi się go broniło. No i najlepiej mi się grało z Kasprem Gąstałem, tutaj o, mój kolega. A czemu nie przeprowadziłeś brata bliźniaka? Jak to bliźniacy muszą być zawsze razem? A bliźniak jeszcze w szatni się ogarnia. Aha. Więc no. Ale ty jesteś ten bliźniak lepszy, czy ten bliźniak gorszy? Starszy. Starszy, dobrze, ale dyplomatyczna odpowiedź, znakomita. No to teraz tak fajnie opowiedz o tym zwycięstwie. No. Co wam tam trenerka, czy was pochwaliła, albo przed meczem coś obiecała? No to ogólnie przed meczem, bo ostatnie dwa mecze, które graliśmy, przegraliśmy z Kujawsko-Pomorskim i z Wielkopolskim, więc przed tym meczem staraliśmy się wyluzować przed i po prostu podejść do tego jakby nie na stresie, nie żeby się spinać na za wszelką cenę, tylko podejść na spokojnie i po prostu pokazać to, co umiemy, no i się udało. Ale czeka jeszcze was jutro ciężki mecz o utrzymanie. Przede wszystkim będziecie walczyć do rocznika 2-10, żeby zostali w dywizji A, żeby się nie musieli męczyć w dywizji B. No super, fajny mecz mieliście też właśnie z Kujawsko-Pomorskim i gdyby niewiele wam zabrakło, trochę pech i dzisiaj byliście by może i w czwórce. No to czego by zabrakło właśnie szczęścia, czy może czasu w tym meczu z Kujawsko-Pomorskim? Nie wiem, czy można to nazwać szczęściem, po prostu, no tak jak koszykówka, raz się wygrywa, raz się przegrywa. I teraz musimy po prostu zrobić wszystko, żeby utrzymać się w dywizji. Czeka nas ciężki mecz jutro, o 16 dowiemy się z kim. Z kim byś chciał grać? Obie drużyny są bardzo dobre, ale... Albo Śląskie, albo Zachodnio-Pomorskie. Zachodnio-Pomorski, a my musimy wygrać, bo przegraliśmy z nimi ostatnio dywizji B, więc po prostu musimy się zrewanżować, tak? I tyle. Okej. MVP jedne połowy. Szkoda, bo ja razem z wami mieszkam w hotelu i zostanę sam, no ale co zrobić? Jeszcze się spotkamy, bo wy reprezentujecie Koronę Kraków. Spotkamy się na nieoficjalnych mistrzostwach Polski i będzie się też działo. Tu na razie walczycie o to, żeby tam trenerzy was zapisali do swojego notatnika, to na końcu komuś się możecie podziękować, jakieś ciepłe słowa, kogoś pozdrowić, powiedzieć o swoich marzeniach, idolach, drużynach, o słuchanie. To pierwsze. Dobra, no to chciałbym pozdrowić Ingę i rodziców przede wszystkim i całą Koronę, cały mój klub oraz chłopaków z kadry. Chciałbym pozdrowić moją rodzinę. Kaspra Gąstoła, jak zawsze. Wszystkich kolegów z mojej drużyny też. No i chciałem, moje marzenie, no to chciałbym grać zawodowo w koszykówkę, no i tyle. Kinga to twoja dziewczyna, dobrze mówię? Inga. Ale tak. To jakie serduszko dla niej? Nie, no. Dawaj. Dobra. A ty? Ja jeszcze nie mam dziewczyny, ale już niedługo. Słuchajcie dziewczyny, czekam. Na razie, dziękuję, że znaleźliście czas do Zibiego, żeście przyszli. Jasne, nie ma.